Jestem Wojciech. Mam na imię Bartek Bziuch. Dla mnie matematyka nie jest trudna. Lubię matematykę i najbardziej lubię dodawać. Bardzo lubię matematykę, a w matematyce lubię plusy i minusy. Lubię matematykę, najbardziej lubię odejmować. Najbardziej lubię liczyć i rozwiązywać zadania. Lubię też dodawać i odejmować. Umiem liczyć do 200. 40 dodać 50 to 90. Bardzo lubię matematykę. Matematyka się przydaje do liczenia pieniędzy. Gdy chcecie się policzyć gwiazdy, samochody na ulicy, autobusy, ile jest dzieci w szkole i zakupów w sklepie. Matematyka jest bardzo ważna, bo jest w każdej klasie. Jak ktoś jest dobry z matematyki, to może pójść na studia. Ja chcę zostać naukowcem, bo to fajna praca. W szkole się będę dużo uczył matematyki. W domu rozwiązuję z mamą zadanie i mam specjalne książeczki. Ja jestem dobry z matematyki i pani mnie ze lustrze chwali. Ale wiemy, że matematyka jest królową nauk i towarzyszy nam przez całe życie. Dlatego dla nas, nauczycieli w przedszkolu, bardzo ważne jest to, aby dzieci przyswoiły sobie podstawy matematyki, aby się z nią zaprzyjaźniły i ją polubiły. W edukacji matematycznej najważniejsze są osobiste doświadczenia dziecka, jego aktywność, możliwość dokonywania wyborów. Jeżeli te doświadczenia będą właściwie dobrane, to przyczynią się do rozwoju logicznego myślenia i hartowania odporności emocjonalnej dziecka. Dlatego każdemu dziecku należy stworzyć wiele doświadczeń matematycznych oraz dostosować tempo pracy do jego możliwości. W pracy wykorzystujemy proste pomoce, tak naprawdę wszystko, co ciekawi dzieci. Duży nacisk kładziemy na praktyczne wykorzystanie wiedzy. Chodzi tu m.in. o kwestie takie związane z umiejętnością przeliczania pieniędzy, ze znajomością godzin czy upływającego czasu. Im więcej nauczymy dziecko w wieku przedszkolnym, tym większe sukcesy matematyczne osiągnie w życiu. Matematyka jest tym przedmiotem, że tu się nic nie da wyuczyć na pamięć. Tu trzeba rozwiązywać zadania, rozwiązywać problemy. Im więcej dziecko będzie rozwiązywać tych problemów, tym lepiej będzie przygotowane. Nasze zadanie, ja się cieszę, że w terenie niektórzy nauczyciele w szkołach podstawowych, tam gdzie mają klasy zerowe, to po prostu ja widzę tu już takich troszkę zainteresowanych i chętnych do współpracy z dziećmi. I przykład to mogę podać Szyszków. Ta pani już tak jest jakoś przygotowuje te dzieci, że te dzieci chcą i chętnie uczestniczą. I to jest wielka radość, że są dzieci, które chętnie biorą udział w różnych organizowanych konkursach. To jest też nasza radość, że to cieszy się uznaniem. Przede wszystkim dzieci są chętne i rodzice są chętni. To jest. Widzę, że dzisiaj rodzice już inaczej myślą. To nie sztuka od dziecka wymagać, ale sztuką jest, żeby śledzić to, co dziecko robi. Jeżeli natrafia na problemy, to trzeba eliminować te problemy. Trzeba dużo rozmawiać z nauczycielami przedmiotów i ewentualnie korygować tą współpracę. Logiczne myślenie prowadzi do sukcesu.